A przed wami najlepsza konstrukcja w Polsce od najlepszych w Polsce konstruktorów! Prawda, Kamil? WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale! No ja po prostu nie mogę! No moi drodzy, ja nie mogę! Nie mogę po prostu przestać się śmiać po tym, co widzieliśmy w piątek. Zresztą komentowałem to na swoim bazowym kanale, robiąc tam live'a. No ten kaktus za mną chodzi, moi drodzy, i nie mam tu na myśli jakiegoś napoju wyskokowego z Żabki czy Biedronki, a po prostu ten kaktus, ten przez duże T. 4Kids to jest firma, z którą już się co prawda spotykaliśmy na moim kanale i wiemy, że wypadła raczej słabiuchno. No ale gdy ja zobaczyłem tego kaktusa w sklepie, to ja się po prostu nie mogłem powstrzymać. Ale dla tych, co nie widzieli poprzedniej recenzji, no to wygląda to tak, że instrukcji nie mamy w środku, a na tyle, co jak wiecie, już mnie mocno boli. Kaktus, moi drodzy, wziąłem go też, bo patrzcie, on jest w ogóle bardziej zaokrąglony niż ten zwycięski, nie? Więc jakby powinno być lepiej. Ale mam nadzieję, że ten odcinek obejrzy Kamil, który oceni i powie, który kaktus jest lepszy, nie? Jakby, bo on jednak widać się zna na konstrukcjach i na budowlach. Moi drodzy, jeszcze my się tu spotykamy, no to ja sobie już to, czekajcie, złożę i zaraz wam opowiem. No i moi drodzy, konstrukt jest już gotowy i co tu dużo gadać, ależ to jest kaktus na miano mistrzostwa Polski, jeżeli chodzi o budowlanie, a tak serio to oczywiście nie. Budowało się to średnio, wygląda jeszcze bardziej średnio, to nie wiem, czy to jest jakiś ptak, patrząc na ten dziób, czy jakiś wielbłąd, to chyba wielbłąd ma jakby dwa garby, no nie wygląda to specjalnie, nawet za dobrze się nie szczepiło. Różnica kolorystyczna, jakieś takie dziwne tutaj potrafią być, nie wiem, widzicie, no różne kolory na jednym klocku, tylko no nie jest za specjalnie, czy nie wiem, może jakieś powinienem kupić jakiś większy zestaw z tych 4Kids i zobaczyć, bo nie mają dużo większe zestawy, ale wiecie, szkoda mi wydać 100, bo jeszcze więcej na jakiś duży zestaw. No i moi drodzy, kaktus, który kurczę tutaj tak wygląda. No wygląda. No w sumie no, mówię lepiej chyba niż ten, co wygrał, bo przejmę zaokrąglenia. No i tyle, moi drodzy, w tym temacie. Zapraszam was na mój bazowy kanał, jeżeli tam nie byliście, na tym komentarzu. Natomiast tak jak mówię, no mi jest szkoda wydać kilka stów, bo w sensie, żeby to jeszcze zapowiadało się, że ma jakiś potencjał, że coś z tego może być, że na przykład, nie wiem, że to może być super, gdyby było w większym zestawie, a no ale to tak jak mówię, nie no. No, kolorystyka klocków trochę się różni, szczepia się to tak, no raz lepiej, raz gorzej, ale większej przyjemności z budowania tych klocków nie mam. Wygląd jest taki sen, mówię, w większych zestawach oczywiście jest bardziej realny i tak dalej, są takie typowe zapychacze, ale no kurczę, tym bardziej jak porównamy, to przypuszczam, że Lego też za te 5 zł mogłoby wydać coś w tej skali i sprzedawać. Tylko po prostu wiadomo, nie chcą, więc jakby myślę, zdecydowanie bardziej tutaj warto kupić się na Lego, aczkolwiek myślę, że kaktus no zrobi teraz furorę, to nie oszukujmy się, już zrobił, moi drodzy, furorę kaktus. Innymi słowy, 4Kids jak nie polecałem, tak dalej raczej nie polecam. Nie są to te klocki, po których się popłaczecie i stwierdzicie, że najgorzej wydane 5 zł, bo można je wydać na znacznie gorsze klocki, ale to póki co dla mnie też nie są te klocki, które wiecie, no stwierdzicie, że kurczę, mają ten potencjał i mogą robić za tą alternatywę dla Lego. No moim zdaniem po prostu nie, ale faktycznie niestety przez to, że są w marketach, pewnie są często kupowane. No nie wiem, jeżeli macie jakieś doświadczenia z 4Kids i są one bardziej pozytywne niż moje, to mi napiszcie koniecznie. Jestem bardzo ich ciekaw, bardzo chętnie poznam wasze też zdanie i opinie, jak to wyglądało. No i też o finale Lego Masters też bardzo chętnie poznam opinię, także czekam! Dzięki, że byliście. Bye!